Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich. Marcinie, za nami kolejka szósta, w której to nawet udało nam się uzyskać porządne wyniki. U ciebie wynik 81 punktów, co dało ci 1 700 000 w kolejce. U mnie 79 punktów, co dało 2 miliony w kolejce. Zielone strzałki. I wydawałoby się, że wszystko ok, ale na pewno coś poszło nie tak w tej kolejce, Marcinie. No cóż, jest zielona strzałka, są bohaterowie, jest u mnie przynajmniej bardzo duży skok, bo ląduję nagle na niesamowitej pozycji 2 miliony 510 tysięcy, to jest skok o jakieś milion 100 tysięcy, jakoś tak. Milion 50 tysięcy. Nie spodziewałem się tak dobrej kolejki, ale zarazem trzeba podkreślić, że to 81 punktów to jest wynik taki całkiem okej, okay, bo widziałem wyniki koło setki. Widziałem ekipy, które miały tych punktów 70 i była czerwona strzałka. No nie ukrywajmy, to była kolejka, w której bardzo dużo popularnych zawodników dało punkty po prostu. Tak, średnia 68 punktów, co jest bardzo wysoką średnią generalnie na to. I oczywiście, żeby nie było zbyt wesoło, ci najpopularniejsi, których kupowaliśmy, dali punktów 1. To już inni, jak klasycznie, prawda? Ci, tak, którzy są ja mam wrażenie, że właśnie to jest jakieś przekleństwo. Inni, o których mówiliśmy, warto trzymać, dajmy im ostatnią szansę, dali punktów też, powiedzmy 1. Były wyniki dosyć niespodziewane, tak jak ostatni mecz wczorajszy. No ale co tu ukrywać? No, u mnie jest zielona strzałka po dzikiej karcie dwie kolejki. U ciebie jest od razu po odpalonej dzikiej karcie. Ale co najważniejsze, nasze składy są może nie bardzo różne, ale są różne. U ciebie jest Salah, u mnie tego Salaha nie ma. I ta narracja Salah or not to Salah jest wciąż aktualna, prawda? Bo tak jak tydzień temu byśmy powiedzieli, bez Salaha nie da rady, tak teraz znowuż podnoszą się głowy, które mówią, kurde, a może lepiej Trippier i Son na przykład, i tak dalej. No Trippier ze swoim posiadaniem jakimś przeogromnym w ogóle, myślę, że... Znaczy... Na pewno ta zielona strzałka była mniejsza przez Trippiera, bo ja nawet miałem taki w kolejce 250 tysięcy i to już przecieram oczy ze zdziwienia i już byłem bardzo zadowolony, ale 35% posiadania Trippiera, jego 3 asysty, czyste konto spowodowało, że ta strzałka na szczęście była i tak zielona, ale mniej zielona niż chwilą wcześniej. No tam się wydarzyło dużo niesamowitych rzeczy. To, że te punkty Trippiera się pojawiają z przodu, to powiedzmy nawet my, nieposiadacze, mówiliśmy, że kwestia no, kolejki, tak. On miał 12 wykrywanych szans przed tym spotkaniem. No to jak się przełamał, to się przełamał konkretnie i to na jednym z trzech Beniaminków. Wiesz, no wypięło się, kurde, strasznie. No. Znaczy, 12 zawodników mamy... Newcastle dało zwroty. 12? Kurde. Tak, 8 różnych zdobywców bramek. To jest sytuacja, która się rzadko pojawia. Jeżeli chodzi o obrońców, to nie dość, że Trippier ma 3 asysty, no to przecież jest bramka Berna, bramka Butmana, wielkiego bohatera, Butmana, który z kluczami gdzieś... zamieszał w ogóle. To była straszna niepewność. No bo jakbym miał jakąś chronologię zdarzeń zrobić, to mamy deadline. 8 minut po deadline pojawia się informacja, że Botman rano był na treningu, ale nie pojechał z drużyną do Sheffield na spotkanie, więc jest lekkie nerwy. Widziałem, że tobie też się udzieliły. Później dam jakieś dziwne informacje, że gość pojechał odwieźć dziewczynie klucze. Ja już nie wiem, co było wymyślone, co było fikcją. W każdym razie to, że zagra, to był, znaczy argumentem za tym, że zagra, było to, że kupił go rano Barnes i... Tak, dokładnie. I ktoś jeszcze go rano kupił, więc to była informacja, że spoko, no, jeżeli koledzy z drużyny go kupują, to na pewno będzie w składzie. No, sytuacja zabawna,
wpisuje się oczywiście w narrację, że FPL to jest taki fajny sitcom i w zasadzie czasami jest śmieszne, czasami mniej, ale to jakby nie patrzeć, no mamy bohatera, tak? I ktokolwiek, który kupił Botmana za Chilwella, ja nie ukrywam, cieszę się, bo byłem jednym z tych, którzy mówili, że do składzie muszę zrobić małą korektę i go ściągnąć, no to zainkasował 12 punktów, no. A wszyscy ci, którzy mówili, tam Botman, ja mam Szara i na pewno zagra, no to no kiepsko to wyszło. Tak, kiedy tak, każdy tak. Obrońca srok daje zwrot, płucz Szara, który nie dożyje, jest droższy o pół bańki, to ja się kończę tylko z czystym kątem. No, to było. Ja w ogóle myślałem, przez to, że byłem na wyjeździe, to myślałem, że ten przeciąg był wcześniej i na szczęście go nie zauważyłem, bo gdzieś tam sobie zwiedzałem Wrocław i nie wyrzuciłem tego Botmana, bo się zorientowałem tam, że go... Marek mi wysłał tweeta i myślałem, że jeszcze zdążę, ale już nie zdążyłem, bo już było po. Mówię, dobra, okej. Okay. I potem... Jeszcze mi tak uświadomili już zupełnie w tym pubie Wembley w Wrocku, że faktycznie to już było po jabłkach, nie? Że to mówię, okej, okay, dobra, no to już żyjemy z tym, tak? No, ale wiesz, no kilka minut wcześniej i mielibyśmy fuck up na całej linii, tak? No bo tutaj wiesz, myślę, że po tej akcji z Gabrielem, gdyby to było za 15 deadline, to by go wszyscy zaczęli sprzedawać wtedy, po prostu. Tak, znaczy ja bym go wtedy dał na ławkę i dał do składu. Albo nawet Kaborę, na ławkę, wiesz co, straciłbyś te punkty. Straciłbyś tak, te punkty no, pewnie. Dałbym Kaborę i byłbym dumny, że trafiłem z niższą, która mi dała 5 punktów, a potem bym sobie pluł w twarz, że zyskując 5 straciłem 12 Botmana. No, komedia, kabaret, ale udało się. Kolejka chyba bardzo udana. Bardzo udana kolejka i jedyne, co mnie martwi, to to, że faktycznie, że ten Salah no dalej jest takim, kurczę, tematem numer jeden. Zamiast, wiesz, no łatwiej było mi żyć z myślą, że trzeba go kupić koniecznie. Czy ty to, patrząc na twój skład, to chyba nie masz jak go na razie wstawić, o ile dobrze... To znaczy, tutaj... potrzebuję dwa transfery i mam go jak na spokojnie wstawić. Na kolejkę dziewiątą, rozumiem, Everton u siebie, derby. No mam w banku 2,5 miliona. I teraz mam Rashforda, mam Sakę, Sona, który z nich będzie musiał ustąpić miejsca Salahowi. No i Son, który po lekkiej kompromitacji z Sheffield, z tym Sheffield, które przegrywa 2-1 z Tottenhamem, a później dostaje w dupę 8 golami. Natomiast Son w najtrudniejszym jak na razie spotkaniu sezonu zdobywa dwie bramki i zamyka usta krytykom, zamyka mi usta i w zasadzie robi się opcją taką, że, no, że jest... teraz z Liverpoolem to jest pikuś, a potem to jest na zielono. Tak, tak. I bardzo się cieszę, że ten Son zdobywał bramki. Bo no nie wierzę w to, co mówisz. Tak, tak, wiesz co, bo ja mówię w takim kontekście, że o ile, wiesz, pchanie do składu zawodników Chelsea to była porażka od samego, od Chilwella po wszystkich w przód, no to Son jednak punkty w końcu przyniósł. W sensie trzeba było czekać jedną kolejkę i tak uznałem, okej, okay, dobra, czyli te nasze rozmowy, te nasze polecajki, to nie było takie, wiesz, takie jak nie daliśmy się oszukać, nie? Coś tam w tym było jednak, że w tego Sona warto było zainwestować i z tego powodu się cieszyłem. Oczywiście mniej się cieszyłem, kiedy sobie przypomniałem, że masz go w składzie, ale mimo wszystko byłem zadowolony, że coś tam w tym Sonie jednak było, żeby go kupić nawet na ten ciężki kalendarz, bo tutaj został jeden mecz z Liverpoolem u siebie i potem już Luton, Fulham, Crystal Palace. No tak, no patrzymy na... Szukamy Beniaminków, bo nie pamiętam takiej sytuacji, gdzie cała trójka Beniaminków... No fatalnie, mają po jednym punkcie łącznie. Gówno, łącznie po jednym punkcie. Bilans Almek jest tragiczny. Luton zdobyło 3 bramki. A to za chwilkę będziemy mówili o podwójnej kolejce. Właśnie, cudowne będzie to podwójna kolejka. Sheffield traci 17 bramek, ale powiedzmy, że w tych 17 jest 8 szrok. Więc dalej polujemy na Beniaminków, tylko ja już pisałem na Twitterze, no nie jest tak łatwo, tak? Kiedy polowaliśmy na Sheffield i kupowaliśmy Sona, potrajaliśmy, no to wiesz, jak się skończyło. Skończyło się kiepsko, ale też ci troszeczkę tego Warda Prowse'a na kolejkę następną zazdroszczę.
No, wygląda. I również zazdroszczę każdemu, kto ma Trippiera na kolejkę następną, który będzie grał z Barney. Albo też jak ktoś ma Bowena teraz, to też myślę, że Bowen sobie już przy Bowenie wypisałem, że on tylko nie przyniósł zwrotów z Manchesterem City i z Chelsea. A tak z każdym mniej znanym i lubianym zespołem w Premier League przynosił bramkę albo asystę. Więc... Tak naprawdę to ci Salaha zazdroszczę, który daje punkty od 12 kolejek z rzędu. Regularnie. Bardzo się ucieszyłem z tego gola. Oglądałem tą kolejkę wracając z Wrocka samochodem, żona prowadziła, więc ja mogłem się skupić na rzeczach ważnych i co chwilę mi rwało net gdzieś tam na tych autostradach i wiesz, i tylko widziałem ich tam Mareczek wysłał salę gol, come on, jedziemy, nie? I to było miłe. No, gol z karnego to zawsze raduje. Mm-hmm. Później było jeszcze podanie, którego nie wykorzystał Nunes. Tych punktów mogło być więcej. No w ogóle Darwin Nunes to jest ciekawa sprawa. Nie sądzę, żebyśmy wrócili do niego przy napastnikach, ale ten gość daje gola co 141 minut, tak? Ja mam też o nim wypisanych kilka no fajnych tych, ale... To poczekam. No, ale faktycznie w Salah w każdym meczu coś przynosi. No bramka co 134 minuty. I asysty. I to już jest jak nie bramka, blisko. To asysta. Tak. I to jest troszkę lepiej chyba... niż... Albo sobie wchodzimy w słowo. Przepraszam, to skończ. To jest, Marcinie, troszkę tak jak z Kane'em w tamtym sezonie, prawda? To jest, tak. To jest ten tylko, sam, że to jest wtedy ten sam Kane'a było ciężko ściągnąć, bo każdy miał Salaha, a teraz mamy w zasadzie dwóch zawodników premium. To jest Haaland, to jest Salah i trzeci zawodnik premium to jest Trippier. Nie mówię o Trencie. Nie mówię o Sonie. Son chyba nie jest zawodnikiem premium, który kosztuje 9 baniek. To tak jakbyśmy mówili, że Rashford jest premium czy Bruno Fernandes. Okay, uważam, okay. że mamy dwóch premium i jednego Trippiera i skład Trippier, Salah, Haaland dla mnie jest składem, który wygląda biednie i wydaje mi się, że ta kolejka będzie dla niego decyzją, czy iść Trippiera po pozorne czyste konto w meczu domowym ze zbójcerzami oraz licząc na kolejne zwroty z przodu, czy też faktycznie ściągnąć tego Salaha chociażby od kolejki, może nie tej, bo gdzieś tam możemy założyć, że mecz z statkami jest trudny, ale podkreślmy, Salah daje bramkę co 134 minuty. Fernando Torres dawał bramkę co 135 minut, Suarez uwielbiany co 138 minut, Sturridge co 140. No Salah tutaj jest absolutnym królem. Ale się przygotowałeś, Marcinie, rozumiem, że tam encyklopedia Liverpoolu była wyciągnięta z szafy, kurz był zdmuchnięty i ty tam notowałeś sobie piękne to było. No jestem dumny, naprawdę jest dobrze. No wiesz, sam Guardiola zauważył ostatnio, że no Klopp wraca do gry, tak? No i fajnie. A Manchester City może nie jest słaby, ale ten mecz, no tam było dużo nerwów, tam było dużo niedokładności. No Rodri nam zepsuł nam Alvareza, prawda? Bo to przez jego głupi faul w ogóle niezrozumiały, no, zrzucił się na koleżkę, no co to w ogóle ma znaczyć? No Alvarez dużo nie farł, tak? Był to mecz, który miał 4 strzały. I co? No i szedł po 50, chyba 7 minucie. Tak, tak. Walker mi A wyszedł. Foden 1 strzał i bramka. Tak, tak. Foden też jest spoko wyborem, ale Walker, chciałem podkreślić, że Walker mi wyszedł, tutaj miałem duży Walker zgryz. Ci ładnie wyszedł, tak, tak, tak. Ja nie ukrywam, że na początku, bo wiesz, kupując Botmana, myślałem, czy nie wziąć Walkera, ale stwierdziłem, że wezmę tańszego. I później jak Walker dał punkty z przodu, mówię, kuźwa, no a jednak trzeba było. Ach, no, ale Botman go i tak o jeden punkcik tutaj wyprzedził, ale miałem lekką satysfakcję z tych punktów Walkera i z tego czystego konta. Bo to było troszkę takie pójście przeciwko wszystkim trendom i jak gdyby no nie szukać czystego konta. Tutaj tylko się wpisywało to, że to jest zawodnik ofensywny, ale można było wybrać praktycznie każdego oprócz Estupiniana, który był dla mnie droższy o 0-1. To tam i Trippiera, no to tam już potem wiesz, no. Mi się wydaje, że te punkty z przodu Walkera to jest taki punkt zwrotny, w którym Walker wychodzi z cienia dla innych menadżerów, dla tych, którzy nie rozważali go. W tej chwili patrzą, o kurczę, mamy obrońcę City, pewne 90 minut niemal co mecz, niezbędny według Guardioli, jeszcze zwroty z przodu. Sam Walker mówił, że w tym sezonie gra wyżej, że no z braku łaku po prostu go Pep wystawia wyżej.
No i nawet mi o 0,1 zdążył pójść w górę, więc się w ogóle cieszę. Te wzrosty ceny są popierdolone. Botman poszedł za szybko, teraz błyskawicznie poszedł znowu w górę, Son błyskawicznie w górę. No nie wiem, tu już brakuje transparentności, to jest temat na inną dyskusję. Tak jak patrzę, bo tak się jeszcze zastanawiam na temat mojej karty, to tak naprawdę chyba wszyscy oprócz Flekena już i Kabore, co jest niezrozumiałe, bo ten zawodnik jest genialny, poszli już w górę z ceną o 0,1. Każdy, którego... No. To jest ta część karty, o której nikt nie mówi, ale jeżeli z 15 zawodników na każdym zarobiłem 0,1, szam na 14, to założę się, że ci, których miałem, wiesz, miałbym spadek z połowy przynajmniej. O 0,1. Wyobraź sobie, żebyś został ze starym składem w tej kolejce. No nie byłbym zadowolony. Chociaż tam miałem i Bruno, i Diasale, to nie byłbym zadowolony. Myślę, że miałbym czerwoną strzałkę, albo taką minimalną zieloną. I w sumie i tak chyba byłbym dzisiaj przed taką decyzją, czy grać kartę, czy nie. Tak mi się wydaje. Tylko może bym wtedy próbował wstawić Sona do składu. Pewnie to by się tutaj działo i bym napastnika Luton uważał za must have na tą No właśnie, bo tutaj trzeba jeszcze jednak, widzę, że troszeczkę napompowałeś balonik, więc pozwolę sobie go przekuć i Eduard uraz. Mamy Hami, czyli co, minimum tydzień, dwa tygodnie i to przy tym najlżejszym, tak, więc kupujesz? Jeszcze nie rozważałem, bo to zepsuje mój pomysł z 3-5-2 na tą kolejkę, gdzie Ward Prowse jest w podstawowym składzie i dzisiaj dumnie nosi opaskę, więc nie wiem jeszcze, bo jeszcze mi się Madison świeci, więc zależy, wiesz, co tam się Madison wydarzy. Tutaj wiemy, że nic nie wiemy. No właśnie, bo coś dzisiaj widziałem, Madison, też, że Saka chyba Madison może... Dzisiaj, tak, Madison dzisiaj powiedział, że po tym spotkaniu, po tych derbach północnego Londynu, po rewelacyjnym występie Madison, zdążył udzielić 6 wywiadów, do lekarza nie zdążył dotrzeć, czeka na wyniki badań. Pewnie jutro coś będzie więcej wiadomo. No wiesz, no jeżeli wrócił na boisko po tym, jak mu się noga niemal wygięła w drugą stronę, no to zakładam, że nawet jeżeli jest jakiś uraz kolana, to chyba niezbyt poważne. Mam taką nadzieję. No i Saka to też był mocno poturbowany, chyba przez Udogiego. No ale tutaj żadne informacje nie płyną. Wiemy, że na króciutko wypada Rice, więc jeżeli takie informacje przyszły, no to chyba Saka jest zdrowy i do gry. Okej, okay, bo czekam, ja czekam na wielki pojedynek darterski pomiędzy Madisonem a Saką, który... No właśnie, wytłumacz, o co tam chodziło w tych cieszynkach, bo ty ten sport... No to Madison promujesz. Pierwszy tutaj jak gdyby za każdego gola sugeruje, że rzucił, jak rozumiem, 180 do tarczy za jedną lotką, a Saka tutaj próbował coś skopiować w ogóle, więc Madison go wyśmiał i powiedział, że to było fatalne. Tak też wyglądało, że to był fatalny rzut, że tam kurwa, no niedużo by zdobył za niego punktów, więc czekam na ten pojedynek. W Polsce by zrobili z tego Fame MMA, po prostu VOD. Mam nadzieję, że w Anglii będzie szeroko dostępny i że taki pojedynek będzie pomiędzy tymi dwoma gośćmi gdzieś do zobaczenia. No to prawda. Ja się nie znam na tym sporcie, nie rozumiem, aczkolwiek, jak to mawiają, pycha kroczy przed upadkiem i Ach. Nie ukrywam, że to było zabawne, że riposta poszła szybko. Tak, właśnie. Ja właśnie z tym opóźnionym netem, jak sobie kliknąłem na żywo, na streamie, ja już było 2-2. Biegałem bez koszulki. No właśnie, nie wiedziałem, co tam się wydarzyło i kto zdobył bramkę, a potem zacząłem, jak sąsi jara, tak było... Okej, oby mu tylko Madison podawał i mówię, come on, dobrze, cieszyłem się. No po tym spotkaniu wiemy jeszcze, że Son na dziewiątce powinien zagościć na dłużej. Trener mówił, że to jest na razie jego pozycja. No zobaczymy, jak to będzie. Tak, i z Sonem, że już mówimy o samym Sonie, to myślę, że kolejka 8, Luton na wyjeździe dla Tottenhamu o 13.30 7 października. To będzie ten mecz, gdzie naprawdę ciężko go będzie oglądać bez Sona i oczywiście, że spompowanie balonika tak samo będzie jak przed Sheffield u siebie,
Tottenhamu, ale ja już dzisiaj czuję, wyczuwam ciężar tego meczu, a jeszcze bardziej go widzę w swojej drużynie, gdzie ciężko będzie wstawić Sona do składu. To jest praktycznie niewykonalne dzisiaj dla mnie, więc... No mnie ciężko będzie wyrzucić, żeby wziąć Salaha, więc będę musiał rozważać pomiędzy Saką, który teoretycznie będzie miał już wtedy troszeczkę gorszy kalendarz, a Rashfordem, który z opcji zamienia się w kogoś, kto zaczyna irytować. Tak, cieszę się, że United tylko 0-1. Na spokojnie, poszedłem sobie spać, już byłem tak zmęczony, wycieńczony wyjazdem, że po prostu przekimałem sobie ten mecz Barney Manchester United i obudziłem się już po prostu na wynik gotowy. Mówię, okej, szkoda, że United nie straciło bramki, aż ona już chyba nie jest aż tak popularną opcją. I Marcinie, to może zacznijmy naszą rozmowę, kontynuujmy ją po kolei, po pozycjach, może pojedźmy. Czy zaczniemy pojedzku? Od najlepszego bramkarza Premier League, od najlepszego bramkarza FPL, od absolutnej gwiazdy, od króla Londynu, od Bernda Leno. Tak, niestety. Niestety. Trzy czyste konta w sezonie to jest tyle, co wielki Manchester City. Bardzo... 16 punktów w dwóch ostatnich kolejkach. No kurczę, no. No Atlas. I to jeszcze Eduard nie był w stanie mu bramki strzelić, co było. No Eduard chyba w ogóle zagrał takie spotkanie, takie sobie, nie wiem, czy on takie tam sobie, w ogóle jakiś sobie. Jeden strzał. Takie sobie. Ja oglądam oczywiście Multiligę, pewnie tak jak większość osób, ale tam no jakoś nie wrzucali zbyt często jakichś zabójczych sytuacji dla niego, więc no zakładam, że tam po XG też tam nie widać, że tam coś by się miało zadziać, więc no niestety nie był to udany występ Eduarda, za to Leno. Zazdroszczę ci, powiem szczerze. No 10 punktów to absolutnie ważna rzecz, zwłaszcza, że to nie jest jakieś posiadanie masowe, bo przy posiadaniu 14% to był wysoki skok do góry. Tu jeszcze w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ Flecken tutaj, nie jestem złośliwy, byłem zaskoczony tym wynikiem, że Everton. No w końcu Everton zrobił to, no, co wskazywało XG, prawda? Że strzelają bramki, w sensie XG tak. Wysokie i dużo goli, no i akurat trafiło na bramkę. No idzie poprawa. Natomiast no, tematu bramkarza przed kolejką tą teraz chyba nie ma, no bo jeżeli młoty grają u siebie. No właśnie, chciałem się zapytać, kim będziesz grał? No nie, zagrał Areolą, ponieważ mówimy o jednak o Sheffield, których bramek zdobyło chyba 3, nie wiem, a czy może 4, no nie pamiętam, bo, że zdobyło. Bo nie ma bardzo... Jacksona, więc Chelsea ma szansę na bramkę. Tak, ja ten argument absolutnie rozumiem, że Jackson nie gra, więc w końcu się przełamią, ale jak bramki nie zdobędą, to będzie problem, ponieważ Chelsea nie będzie miało bramki miesiąca nawet. I wydaje mi się, że wszystkie siły na ten mecz pójdą, więc ja spokojnie stawiam na Areolę w tym spotkaniu. Natomiast patrząc na najpopularniejsze opcje, Onana gra u siebie z Crystal Palace, Areola z Sheffield. Wydaje mi się, że tutaj nie ma sensu marnować transferów. Każda popularna opcja ma dobry fix. No nawet Pickford, jeżeli ktoś z nim dalej siedzi, sobie zagra teraz z Luton. No ciekaw jestem, jak ten Flecken sobie się spisze z Nottingham Forest na wyjeździe. I wydaje mi się, że w sumie Sanchez przeciwko Fulham też ma szansę na Tinshita. Oni tak naprawdę stracili bramkę w samej końcówce, pod koniec meczu, prawda, z Aston Villą. Tam już byli na dużych bonusach wszyscy w obronie. Tak, on jechał też na jakieś 9 punktów. No, więc myślę, że ten Sanchez wygląda na to, że kogo się nie wstawi w tej kolejce przeważnie. Pope ma drugą, będzie trzeci C z rzędu dla Newcastle, jeżeli zdobędą teraz Barney CS-a. No wydaje mi się, że tam czyste konto, unikam tekstu, jest formalnością, bo od razu nie zachwycajmy się tak, że to w ogóle, kurczę, nagle czyste konta będziemy łapać. Poprzednie kolejki sugerowały nam, że to nie jest sezon na czyste konto, więc... Ja mi się wydaje, że teraz się po prostu średnia po prostu idzie do średniej z poprzednich sezonów. Wraca do jakichś takich poziomów i te 8 kolejek powinno to wyrównać. Tak mi się wydaje, więc jeszcze ta kolejka i następna
I wtedy jakbyśmy się porównali do poprzednich sezonów, no to wydaje mi się, że mogli, że pewnie się gdzieś tam zbliżymy do takiej średniej, która była przeważnie. No ta kolejka na to wskazuje. No bardzo bym chciał, żeby West Ham zachował czyste konto. Należą nam się te punkty ja od tutaj, zawodnika kurczę, za 4. Mogę jarać, ale, no, ale pamiętajmy, że Fulham to jest wciąż drużyna, która jako całość, to jest tam, że defensywa tak funkcjonuje fantastycznie, nie? Aczkolwiek jak w tej chwili najgorszą defensywą jest niewątpliwie Sheffield, tak? 92 strzały oddanych z ich pola karnego, to jest masakra. Tak. I drugie Bournemouth ma i Wilki tam po 70 parę. I wiesz, i to też nie jest tak, że tam, bo jak w poprzednim sezonie Bournemouth straciło 9 goli z Liverpoolem, to oni mieli taki rozrzut pomiędzy bramkami straconymi a tym XGA, jakiś tam minus 5, że powinni stracić 5 goli mniej. Coś takiego mi się kojarzy. Że tam taka była przepaść, że wiedziałeś, że te bramki stracone, one są gdzieś tam takie, no nie do końca one tam powinny być. Mogłeś sobie to gdzieś tam odjąć i wykalkulować jakoś to inaczej. No, ale Sheffield ma 17 goli straconych i 17,50 XGA, więc kurde, to po prostu powinni tyle bramek stracić, są tak słabi. Jedyne, co mnie niepokoi w tych wszystkich stacjach defensywnych, to jest wysoka pozycja w tej niechlubnej statystyce młotu. My tu stawiamy na rolę, bo faktycznie to jest kocur, no ale te sejwy biorą się z tego, że ta drużyna jako całość no nie broni tak solidnie, jakbyśmy chcieli. To jest drugie miejsce w niechlubnej statystyce, stworzone setki przez drużynę przeciwną. To jest absolutna czołówka w strzałach oddanych z pola karnego Aroli. Bardzo dużo celnych strzałów na jego bramkę, bo to jest chyba też miejsce drugie, zaraz za Sheffield. Areola, no, z tego co patrzę, to wyjął, już ci mówię, w ostatnim meczu, znaczy w ostatnich dwóch meczach jeden plus jeden, 70 bramki powinni stracić więcej, a od początku sezonu wychodziłoby, że jakieś 4 gole zapobiegł jakimś czterem bramkom, więc tam dużo sejwów. No, mam nadzieję, że w tym meczu będzie mało strzałów przeciwnika i że ten clean sheet wpadnie nam. No to myślę, że będzie kilka. No, może też być tak, że ten, kto nie złapie clean sheeta na bramkarzu, ten będzie miał czerwoną strzałkę. Tak, no zobaczymy też. Właśnie. No ja na razie stawiam na rolę, aczkolwiek gdyby ktoś nie miał roli, a miał Leno, no mecz Chelsea, no litości, no trzeba próbować. No. Marcin, teraz chwilę o obrońcach, no bo był Chilwell i Chilwella nie ma i w tej kolejce zadziała się rzecz następująca, bo Cabore, Walker, Evans, White, Estu, Cufal, Virgil van Dijk, Botman, Bruno, Trippier, Bernd, Trippier, albo bramka, albo asysta. Nie przypominam sobie takiej kolejki, gdzie by aż tylu obrońców nam zapunktowało. Tak by się... No bo jeszcze Udogi, który zagrał niestety za zero. No i Gusto z czerwoną kartką, to sobie tutaj... No właśnie. Znaczy, no, ale wiesz, dużo było punktów od obrońców... Było bardzo dużo punktów od obrońców, to jest słuszna uwaga. I to powoduje, że... No że to, no że Chilwell dwa razy po zero punktów. No kategorycznie do... No właśnie, trzy aby na pewno do utylizacji, bo przecież to, że Gusto wypada z czerwoną kartką bezpośrednią, chyba sugeruje, że Chilwell do składu wróci. Ja ci powiem tak. Ja wiem, oczywiście, PTSD. Nie miałbym już siły. Widziałem, że ktoś na Twitterku zrobił minus 16, założy się, że tam było z dwóch zawodników z Chelsea albo z trzech. Nie miałbym już siły na zawodników Chelsea u siebie w No Chilwell poleciał sceną jak kamień w wodę. Nowy król to jest oczywiście Trippier, jeżeli chodzi o FPL. Tam Botman, punkcik różnicy. Ale nie czarujmy się, na koniec sezonu to Trippier będzie miał te punkty zdecydowanie więcej niż Botman. Więc ja bym to krótko podsumował. No jeżeli ktoś widzi skład na razie bez Salaha lub jakimś cudem ma pomysł na skład z Salahem, Haalandem i Trippierem, no to Trippier na tą kolejkę zazdroszę posiadaczom absolutnie. No, będę miał tego Botmana i będę liczył chociaż na czyste konto, bo to nie jest tak, że Botman bramki ze stałych fragmentów będzie zdobywać się regularnie. To była jego pierwsza bramka. No w zeszłym sezonie miał tylko dwie asysty. No, teraz jest gol i zakładam, że ta średnia jakoś wysoko nie podskoczy. No pewnie nie, chociaż
tutaj miałem taką rozmowę z moim kolegą, który widział, że mam Botmana, graliśmy sobie head to head i napisał mi czerwo i nie mamy kosy, więc mu odpisałem, jeszcze nie znając oczywiście, co się wydarzy. Dziwnie piszesz bramka i clean sheet i wyobraź sobie, że odpisał mi za ile to zabidęło, 10 minut po tym golu i po prostu, żeby było wiadomo, że wygrywam 3 punkty, więc Botman jest po prostu potrzebny. No za tą cenę to jest absolutnie potrzebny. To, co było, to, co mówiliśmy na początku, jak gdyby musiały przejść te kolejki i teraz jest ten Botman, o którym, że jest must have'em na kolejkę pierwszą, nie był, ale teraz co robi się potwierdziło, a teraz się robi. I teraz co, no... Masz tak. Miejsce w składzie na Kaborę? Oczywiście. Jest podwójna kolejka i ja sobie nie wyobrażam nie zagrać Kaborę mając obrońcę z dwoma spotkaniami, każde ze spotkań wygląda, ja wiem, czy dobrze, no w Everton, Burnley, słuchaj, tam może być czyste konto na przykład w meczu domowym ze zbójcerzami i za Kaborę ma też tę inklinację z przodu, no teraz mamy asystę przy karnym, dosyć kontrowersyjnym, ale zawsze, wydaje mi się, że jak ktoś nam popatrzy na XA, to sobie mówi, że nawet może coś z przodu będzie, więc ja nim na pewno zagram, zwłaszcza, że sytuacja jest taka trochę nieciekawa, ponieważ Estupinian, który wydaje się wciąż niezbędny... Niepotrzebna była to jego asysta, chciałem tylko wtrącić. Była bardzo potrzebna, była bardzo potrzebna, teraz będzie grał wyjazd na Aston Villa. I to już jest argument, żeby go posadzić na ławce. No a Udogi gra u siebie z Liverpoolem. Oczywiście nie wygląda to na te zwrotę z przodu, ale właśnie nie wygląda to na coś jak czyste konto, więc ja w tej kolejce wyjdę z trójką Botman, Kabore i Cash i nie widzę problemu. Mhm. No w ogóle tak sobie teraz pomyślałem, że chyba jeszcze ci ludzie z Viaplaya, którzy tam rządzą tą firmą, nie spodziewałem się, jak duża oglądalność będzie meczu Luton Burnley we wtorek o 20:30. po prostu ludzie będą się dzieli popcorn i emocje, jak przy Crystal Palace, Fulham 0-0 do końca i wiesz, i siedziałem z kolegami tam w tym pubie, ktoś miał Johnsona, ktoś, ja tutaj miałem tego Andersena i tak, wiesz, siedzieliśmy, kurwa, no najgorszy wynik, jaki może być, 0-0 i już chcę, żeby się skończyło po prostu i tutaj liczę, że będzie podobnie, że na to 0-0, że tam żaden napastnik nie odwali, którego nie będę miał. No w zasadzie poza Chilwellem to nie ma kogoś, kto nagle w składach przeszkadza, prawda? No wiadomo, Chilwell, dlaczego się skompromitował. A tak, no to, że ktoś miał gusto, no jest na przykro, bywa. Oczywiście, że jest do sprzedania. A poza tym szablon w defensywie trzyma się mocno. Tak, ja tylko powiem jeszcze tylko, że Cufal miał drugą asystę z rzędu. I mówię o tym, bo czasami gdzieś tam się szuka jakiś tam różnic i powoli mam wrażenie, że w obronie robi się troszkę to, co jest w pomocy. W sensie za mało miejsc na te wszystkie opcje, które są, ale to jest tani zawodnik, więc druga asysta rzędu, myślę, że warto to tak, oczywiście, że tak. Ja bym tu jeszcze odhaczył, że czyste konto dał Manchester United. Myśmy wcześniej Evans z asystą mówili, w ogóle że... i to jaką? I to jeszcze z bramką, którą tak, zabrali. Tak. Znaczy Evans zawsze był dobry chyba w rozprowadzaniu piłki, więc cieszę się. Wiesz, no bo to jest klasyczny przykład. Najpierw kpina, a później szacunek, jakie świetne spotkanie, prawda? Ciekawa sprawa będzie z Reguilonem, który schodził z urazem, który jeszcze się nie świeci. No ale jeżeli on wypadnie, no to tam jest przekleństwo, jeżeli chodzi o lewą stronę defensywy Czerwonych Diabłów, ale no zobaczymy, no Evans kosztuje 4-0, ja nic nie mówię, tak? Gdyby Reguilon był zdrowy... A wiesz, że nie zwróciłem na to uwagi, przyznam się? Jakoś tak... Gdyby Reguilon był zdrowy... 4-4, a United gra teraz dwa mecze u siebie domowe, tak? Mamy mecz z Crystal Palace i z Brentford, a później wyjazd na Sheffield. Kurczę, no z tych trzech spotkań zakładam, że ona na przynajmniej jedno czyste konto powinien dowieść. No, ja myślę, że ten Evans teraz w draftach, jak ktoś gra drafta, jest idealnym pikiem, bo pewnie jeszcze tam gdzieś siedzi i jest do wyjęcia. Jak ktoś gra w miarę sensowną ekipą, że już mało jest takich ciekawych ludzi na rynku, no to w Evansa pewnie można gdzieś tam sobie przyryzykować i go wstawić na te najbliższe kolejki. Ale 4-0 faktycznie kusi. Ktoś gra teraz kartę, pewnie tam będzie próbował go wcisnąć. Marcinie, to jak już było Chilwell, to teraz zajmijmy się może Sterlingiem. Czy według ciebie
Sterling jest do trzymania. Zostawiamy go na ławce. Czy sprzedajemy? Czy gramy nim? Gramy ławka, czy sprzedaż? Co byś... No wiesz, no, może nie nawoływałem, ale mówiłem wcześniej, że w przypadku Sterlinga może warto być cierpliwym. No, kosztuje tylko 7 milionów, 7,2. Ale jej cierpliwość ma swoje granice i jeżeli mamy w zasadzie 6 kolejek za pasem, gdzie Sterling dał punkty tylko z Luton, to ja bym go jednak sprzedał. Cierpliwość ma swoje granice. Mamy 2 mecze wyjazdowe, które na papierze może wyglądają fajnie, ale Chelsea po prostu jest drużyną słabą. To nie jest tak, że tam jest kryzys w szatni, tak jak w United, gdzie po prostu faktycznie może potrzebują jakiegoś przełamania i może nawet to 1-0-1 będzie jakimś przełamaniem. Chelsea po prostu jest drużyną, nie kasowa najemników, ale jest drużyną połataną, posklejaną, gdzie po prostu nic nie gra. Jak bawiłem się Football Managerem, tam były te takie linie, które łączyły poszczególnych zawodników i pomoc. Im bardziej oni się znali, te linie były bardziej, znaczy zgranie było większe. No ja mam wrażenie, że Chelsea tam jest wszystko niezgrane. Tam brakuje wszystkiego, komunikacji, chemii, połowa składu jest już połamana. No, aczkolwiek myślę, zrozumiem każdy argument, który powie, no, że Sterling bez Jacksona może w końcu da punkty. Bawi mnie to, ale kurczę, nuż, to będzie ten przypadek. Bo to jest taka akcja, okej, bądźmy cierpliwi, ale z drugiej strony jest taki wybór wśród pomocników, którzy przynoszą punkty, że już wiesz, trochę odejdźmy od tej ceny i zobaczmy. No zresztą w kolejce 7 mamy pomocników do kupienia chociażby młotów, tak? Możemy patrzeć na Newcastle, możemy patrzeć nawet na Everton albo na Aston Villa. Dlaczego mamy patrzeć na Sterlinga? No tu już naprawdę powoli nie ma żadnych argumentów, poza takim, że ktoś nam zauważył, no może Sterling nagle zagra na 9, ale on na 9 u Pepa też sobie kiepsko radził, więc no niewiele go broni. No niewiele, jeżeli popatrzymy się na to, że Neto 4 zwrot z rzędu, Foden 4-5, Jensen 2 gole w 3 meczach, Maddison 2 asysty w 1 meczu, Son 2 gole, Saka bramka, asysta. No Mitoma 2 gole z ławki. Tak, i Bowen 4 zwrot w 6 meczach teraz. I Salah, o Salahu już nie mówimy i nie mówimy o Newcastle, bo bym wymieniał całą litanię nazwisk i tutaj wydaje mi się, że i jedyne co dobre w tym meczu na 0-8, dla mnie dobre, to jest to, że ludziom może nie do końca będzie wiadomo, którego pomocnika z Newcastle wybrać. Tak, wiesz, bo ich się tam nastrzelało, każdy sobie zdobył bramkę i teraz wiesz, przy 3-0, przy 2 golach jednego pomocnika wiadomo, jaki byłby ruch, tutaj to się rozłoży i nie będzie tak prosto wybrać. I wydaje mi się, że to też my jest tutaj definitywnie na sprzedaż. No pomocy w zasadzie nie ruszamy. Kto poszedł z Sona, chyba na razie z nim zostanie. Kto poszedł w Salaha, jest absolutnie zadowolony. No. To dziś jest ten dylemat, jak zwykle Rashford, Bruno. No tym razem padło na Bruno, który, no zajebista brameczka. Rashford moim zdaniem kiepskie spotkanie, ale widzę tam przebłyski, które jakieś punkty powinny dać. Ty go masz cały czas? No ja go mam cały czas i przy tym no 2 mecze domowe, no ja go nie ruszam. Właśnie. Tak jak ktoś ma Bruno, to też go nie powinien ruszać. Okay. Aczkolwiek niepokoi mnie to, że na boisku brakuje, wiesz, po Bruno jednak widziałem, że boli go ten kryzys United. Po Rashfordzie, kurczę, jakoś tego nie widzę. Może się mylę, może troszeczkę sobie dopowiadam. Aczkolwiek, wiesz, no szukam okazji, muszę wyrzucić kogoś i najłatwiej było, jest mi, najbliżej jest mi do Rashforda. Niechętnie oczywiście. Pewnie tak. Osaka na przykład, który jest absolutnie regularny i który nie dał punktów tylko w jednej kolejce. No kurczę, no ciężko w ogóle dyskutować o tym, żeby go sprzedać, mimo że fiksy od kolejki tam 8 mu się psują, tak? Bo będziemy mieli Manchester City, będzie Chelsea, będzie Newcastle. Więc wiesz, pomocy w ogóle nie warto ruszać. Mbuemo, no właśnie, gorszy mecz. Mbuemo. No właśnie, jeden punkcik. No, drugi mecz bez zwrotów. No dopiero drugi mecz bez zwrotów i co, sprzedamy go przed Nottingham Forest? No nie. Oczywiście, ale... że zacznie za chwilkę uwierać, posiadanie jest 30%, zacznie spadać, więc wtedy zacznie cena spadać. Wiesz, jak to jest z menadżerami, kiedy spada cena zawodnika, tak, odruchowo chciałby się go pozbyć. Tak, no i też wiesz, wróci to myślenie, że jednak
zajmuje miejsce kogoś, kto by przynosił punkty. To już. To jest... Znaczy, ja ci powiem jedną rzecz, że mam taki skład, w którym nie muszę wyrzucać kogoś, kto jest zawodnikiem, powiedzmy, premium, bo w zasadzie, gdybym znalazł kogoś do... No nie, no... No mógłbym wziąć kogoś za 5 baniek za MBM, ale to mi się nie kalkuluje. No, to już jednak... To już będzie tam szukanie fuksa i szczęścia. A słuchaj, dla ciebie, jak już podniosłeś temat młotów, to jest bardziej Bowen czy bardziej Ward-Prowse na ten bardziej mecz? Bowen, zdecydowanie bardziej. Bardziej Bowen, aczkolwiek no Ward-Prowse raz, że tańszy, dwa, że odkleił się od tego klasycznego określenia król stałych fragmentów gry, a w zasadzie tego możemy szukać w meczu z Sheffield, no bo Newcastle tutaj absolutnie górowało, ale ja bym wolał Bowena. Czysta kalkulacja, wolę tego, kto gra bliżej bramki przeciwnika. Też mi się wydaje, że tutaj Bowen jest lepszym wyborem. Nie było mnie niestety na niego stać, więc... No 7 baniek to jest trochę dużo. Ale za Sterlinga kika się sam, przyznaj. Tak, tak, absolutnie tak. No, troszkę. No troszkę wiesz, tu tak, też no. Odhaczmy Neto, który jest niesamowicie regularny. Tak, tak, teraz szkoda, że ma ten Manchester City. 4 kolejki zawsze z punktami. No właśnie, ale po Manchesterze City te fiksy się zmieniają no, nawet na bardzo korzystne i powiem ci, że rozważam wziąć Neto właśnie do spółki z Salahem. O, to wydaje się sensowne faktycznie. Nie wiem jeszcze, czy może do końca sensowne, ale no wierzę w tą teorię pary i trzeba znaleźć kogoś dobrego do Salaha. Pierw myślałem o kimś typu Diaby, właśnie Ward-Prowse, ale oni idą w górę. Za moment już nie będzie mnie na ten ruch stać i będę szukać kogoś tańszego. I w zasadzie wtedy mógłbym się bawić i po prostu go wziąć za Mbuemo. No, pewnie tak. Ja tutaj zastanawiam się jeszcze, bo Mitoma z 2 golami niestety dla mnie, dla ciebie też. Spadł sceną i już nagle wzrósł z powrotem. I mamy teraz Liverpool i potem mamy Manchester City. Nie, czekaj, teraz mamy Aston Villa na wyjeździe, potem mamy Liverpool u siebie, potem mamy Manchester City na wyjeździe i potem dopiero z Fulham w kolejce 10. Więc mam nadzieję, że tutaj no, Brighton nie pokaże troszkę. Zobaczymy, jak ta rotacja będzie. No Brighton to wiesz, no, królowie ofensywy, all out atak w każdym meczu. Zabawne, że w buty Brighton weszła Chelsea, bo jak popatrzysz na ich XG w tych przegranych meczach, no to jak przegrywali z Nottingham Forest, XG 2,20 Chelsea. Tak, tak. Jak przegrali z West Ham, 2,57, nie? Jak z Liverpoolem był remis, tam było 1,34. Z Aston Villą też wyższe XG, no ale teraz Brighton to XG przerabia na gole, tak? I w tak zasadzie jeszcze... mam wrażenie, że kogo De Zerbi z przodu nie wystawi, daje bramki. No troszkę tak to wygląda. A jeszcze teraz sobie przypomniałem o tym kalendarzu Brighton. Czy dla ciebie Estupinian w 3 najbliższych meczach Aston Villa, Liverpool, Manchester City... To jest zawodnik na ławę przy tych kalendarzach, przy tym kalendarzu, który będzie? Bo ja z tego powodu go na przykład nie wstawiłem do swojego składu. Brighton broni fatalnie, ale wracam do... Czy to nie będzie zawodnik troszkę taki, którego najłatwiej będzie posadzić teraz na ławę? No ja go chcę teraz posadzić, aczkolwiek na mecz z Liverpoolem już będę się zastanawiał. No wiesz, no mamy totalną ofensywę De Zerbiego i mamy Estupiniana, który jest absolutnie kluczowym ogniwem po swojej stronie. Ja mam prawo wierzyć, że te asysty będą. Nawet teraz padło czysto konto, asysta znowu była. Więc wydaje mi się, że o ile oczywiście w 9 kolejce go posadzę, żeby nie grał z Manchesterem City u mnie, to od kolejki 10 znowu jest zawodnikiem podstawowego składu i to bardzo długo, bo aż prawie do 10. Okej, to możliwe, że wtedy ja liczę na to, że jednak parę osób go sprzeda przez ten czas. Obawiam się rotacji. No teraz mógł sobie zagrać, bo jest będą mieli chyba tydzień odpoczynku, tak? Teraz Pucharów Europejskich nie ma. Ale później jest rotacja... Carabao Cup. Poczekaj, jest Carabao. No, pytanie, no w Carabao Cup zagrałem to może z Chelsea sobie... akurat idealnie. No, to wydaje mi się, że zagra Lamptey. Bardzo, bardzo możliwe. I myślę, że też warto pamiętać o tym, że jest ten Carabao Cup teraz wtorek, środa. Warto pamiętać, że Gusta jednak te kartki czerwonej tam z żółtej, nie, czekaj, on dostał 2 żółte czy czerwoną? W każdym razie nie odrobi sobie, nie Gusto, przepraszam, Jackson. Jackson dostał 5 żółtą kartkę i
Tak, pauzuje i nie odrabia jej w pucharze kukuryku. Ostatnio myślałem, że będzie odrabiać, okazuje się, że nie może. Tak, nawet widziałem, że ktoś mi odpisał, a może sobie wymyślił, że sobie skasuje to 5 kartek właśnie podczas pucharu. Czy to jest idiota? Ja unikam takie może stwierdzeń, ale nie wiem, czy widziałeś tą piątą rzutę. Widziałem, nawet ją podałem Dajna i też jest serduszkiem, to mój ulubiony jest. No to jest tragedia, to jest po prostu pogłówek. I nie to, że nie jest przygotowany na Premier League, to po prostu jest pogłówkiem. Zwłaszcza, że przed, na konferencji prasowej tam Pochettino mówił, że wziąłem go na rozmowę, rozmawiałem z nim. Mówiłem mu, uważaj, masz 4 żółte kartki i nie możesz sobie pozwolić na kolejną piątą, bo będziesz pauzować. No i co robi? Niesamowite jest to jeszcze, że on ma XG na poziomie 4,18. Jest drugim zawodnikiem z takim XG. I zaraz za nim jest Callum Wilson 4,15, 4 gole, Salah 4,12, 3 gole, Mbeumo 4, XG 4, 4 gole. Gdzieś to się wszystko spina. Gdzieś widać w tych zawodnikach pozostałych, że oni mają ten skill, psychicznie dorośli do tego, żeby grać na poziomie Premier League. A tutaj po prostu Jackson nie dojechał, ale to jest trochę tak jak z Darwinem Nunezem w tamtym sezonie. To jest to samo. XG wysokie i mało goli. Odruchowo chciałem bronić Nuneza jako kibic, ale może faktycznie coś w tym jest, że głowa jeszcze nie dojeżdża. No teraz Nunez błyszczy. Czy Jackson będzie błyszczeć za rok? No zobaczymy. To jest Chelsea, tak? Tam jak na razie nie widzę długotrwałych planów budowania drużyny. No może się okazać, że za chwilkę wyleci po prostu albo straci skład. No pewnie. No właśnie, ciekawe, czy zobaczymy, jak jego zmiennik teraz się tutaj pokaże. Marcin, dublowanie pomocy Tottenhamu, wybór cudowny, Son z Madisonem, piękny duet, co powoduje, że ten szablon w pomocy jest po prostu nabity i ciężko tam, znaczy możesz zrobić jeden transfer, nie? Taki luźny gdzieś tam, przeważnie masz takiego jednego zawodnika, Sterling, jak Mbeumo może zaraz będzie. Gdzieś tam, wiesz, gdzie może Rashford, ale generalnie wybór jest, tylko trafić takiego Sona, czy tam Madisona, czy Mitome z dwoma golami. Zobaczymy, jak to będzie w kolejce następnej. No właśnie będzie pojedynek tych opcji Salah versus Son, tak? I to właśnie będzie to, że są składy, które mają Sona, a nie mają Salaha i też to działa w drugą stronę, więc dużo sobie po tym meczu obiecuję. Fajny mecz, tak, fajny mecz. Niestety nie udało mi się zdobyć na niego biletów. A żałuję, bo miałem dużą chrapkę na to spotkanie, ale żeby dostać się na Tottenham, to jest jakieś strasznie skomplikowana rzecz z tego, co tam ogarniałem, więc niestety mi się to nie uda. To już jak o tym Jacksonie i o tych napastnikach, no to co, no to przejdźmy. 5 czerwonych kartek w 6 meczach. To miało być gole. I gdyby to były gole... 5 żółtych kartek. Tak, 5 żółtych kartek. Gdyby to były gole, to mój OR byłby zdecydowanie gorszy. W sensie już pewnie miałbym go w składzie. Ja go kupiłem za minus 4 po meczu z Luton. Chciałem rozdrapać tą ranę, Marcinie, po prostu. To jest materiał na koszulkę dosłownie, nie? Kupiłem Jacksona za minus 4. No okej, nie ma tematu Jacksona, więc jesteśmy uwolnieni przynajmniej na jedną kolejkę. Bo Watkins z bramką, jak go sprzedałem. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. I jest Watkins. Bo ja go naocznie widziałem na meczu Legii, który był przepięknym meczem. Pięknie. I ten Watkins nic tam nie pokazał i po prostu uznałem, że kurwa, no nie ma sensu go trzymać. To jest kolejny ogródek do dyskusji o Salahu, bo składy bez Salaha mogą sobie pozwolić na granie Watkinsem. Ja miałem, tak przyznaję, a bez Watkinsa Salah był łatwo dostępny, łatwiej, na pewno. No ale co, no teraz ciężko kupić Watkinsa, bo utknęliśmy z Alvarezem, zresztą słusznie. Każdy, kto ma 3-5-2, to raczej go nie sprowadzi. Ty masz 3-4-3 i teoretycznie chyba cię nie stać na Watkinsa, no bo nie przeskoczysz. Nie, Watkins może sobie spokojnie, ja sobie spokojnie poczekam na Watkinsa do kolejki 9. Będzie z nim problem, no właśnie, bo popatrzmy na fiksy, tak? No teraz jeszcze możemy mówić, że poczekamy, ale
Ja uważam, że Watkins już teraz na Brighton jest fajną opcją. Wilki, West Ham, Luton, Nottingham Forest, Fulham. Kurde, no ten kalendarz do końca listopada jest zajebisty. Jest, jeżeli ktoś go przetrzymał w składzie, no to chyba jest uśmiechnięty teraz. Tak, tylko ja tutaj z tego jednego gola bym wiosny nie czynił. Ja naprawdę dużo śledziłem po tym meczu Legii wpisów od kibiców Aston Villa. I tam dużo się pojawiało głosów, że on w ogóle nie wyjdzie w podstawowym składzie, że jest pod formą, że nie zasługuje na pierwszy skład w tym momencie. No tam jest Duran, który w zasadzie, co prawda z ławki, ale bramki zdobywał regularnie. W Legii chyba też, tak? Tak. I zagrał naprawdę super. Więc no, ja z tą bramką jeszcze na spokojnie myślę, że ta kolejka 9 albo nawet 10, Luton u siebie, potem Nottingham Forest i Fulham. No możliwe, że będzie go trzeba wstawić, ale też wątpię, żeby tak łatwo go się dało wstawić przez to, co powiedziałeś, że go też 8 milionów, chociaż teraz chyba 7,9, nie? Więc nie jest to taki prosty zawodnik, żeby go wepchnąć do składu, chyba że ktoś będzie układał kartę. Myślę, że dużo osób wtedy ułoży kartę. To będzie miało zgryz. Bo tam i będzie Salah, i będzie Son, będzie Watkins w formie, jeżeli będzie, no i będzie Haaland oczywiście. Więc no ale, to nie takie łatwe. No właśnie. No i nie jeszcze takie łatwe, No tak. No okej, no mamy szablon w ataku Alvarez, Haaland. Mamy i ja myślę, że z Alvarezem, z tym jednym punktem, trochę liczę na to, że będzie tak jak z Sonem było teraz. Że okej, nie udało się w tym jednym meczu, co nie znaczy, że jest to zawodnik... Nie, tu w ogóle dyskusji nie ma. To, no. Dopóki De Bruyne jest do grudnia poza składem, to ja, jak dla mnie Alvarez jest absolutnie do gry regularnie. Ja nawet nie wiem, czy rotacja go na razie dosięgnie. Naprawdę Pep już zapowiedział, że w Carabao Cup notabene ze strokami nie zagra nikt z pierwszego składu, wyjdą rezerwy, ale Alvarezem się absolutnie nie ma co przejmować. Natomiast jest jakaś... No, rośnie popularność, jakby nie patrzeć, napastnika Luton, tak? I ja jestem zaskoczony, ale oczywiście te mechanizmy rozumiem. Morris 5-5, dwa zdobyte gole. Dzisiaj będzie za 5-6, Marcinie. Tak, właśnie, cena zaraz pójdzie w górę. Co można powiedzieć? No, czy broni go Opta? No, jest poza pierwszą dziesiątką oddanych strzałów, ale też jest tego więcej niż no nie wiem, no Awoni oddał mniej strzałów, tak? Gdybyśmy mieli popatrzeć na statystyki, Welbeck oddał mniej strzałów, Gakpo, tam parę nazwisk, Antonio jest dobrych, no. Zalety no, Morisa to jest cena. Trzy gole, to jest podwójna no, kolejka. Tak, trzy gole, z czego dwa karne. No, ale postawmy się w sytuacji teoretycznego Łukasza, który ma kontuzjowanego Eduarda. I powiedz mi, czy teoretycznego Łukasza nie kusi kupienie napastnika na podwójną kolejkę. Oczywiście, broń Boże, w żadnym przypadku nie namawiam do oddania mu opaski. Więc zastanawiam się nad tym, ale tylko z jednego faktu, że mam kontuzjowanego napastnika za 5,5. No wiem, ale mam masz jeszcze taki w banku, skład, który. No i wtedy muszę wybrać kogoś, kto wyląduje na ławce, co mi się nie podoba trochę. Że musiałbym kogoś z tych zawodników, których mam dzisiaj, posadzić na ławie. Bo no ani prawda. Saka, ani Madison, ani Salah, ani Bemo, ani Ward-Prowse, ani Haaland, ani Alvarez nie zasługują na ławkę po to, żeby wstawić napastnika Luton. Więc. No, pamiętamy z historii, że mieliśmy napastników Watford z podwójną kolejką, gdzie to się skończyło tragicznie. Mieliśmy Negredo, chyba, Negredo, przypomnę. Tak, był Mitrowicz, który grał też dwa mecze. Nigdy to się nie udawało. I w zasadzie ciężko liczyć, że to się uda teraz. Tylko, że te fiksy nie są złe. Morris ma karne, kosztuje 5-5. No, to tak. My się mamy tym FPL-em bawić. Ja uważam, że wtorek wieczorem można się bawić z Morrisem, prawda? Można, ale to zabrzmiało tak, jak miałbyś go na C wystawić w ogóle, Marcinie. Znaczy, ja go w ogóle nie rozważam. Mam wielkiego kaborę, którym sobie zagram. A. Ale wydaje mi się, że jest nie jeden skład, w którym on się pojawi. To czasami jest silniejsze od nas. My jesteśmy tylko graczami FPL i wydaje mi się, że podwójna kolejka to jest wciąż taka płachta jak na byka.
No tak, tak. No kusi strasznie. Znaczy kusi, no widzisz podwójną kolejkę i tak sobie myślisz, czy jeden obrońca wielkiego Luton mi wystarczy, może podbiję stawkę i wystawię... Napastnika. W końcu to są mecze o 3 punkty, to są no, absolutnie najważniejsze mecze dla Luton w tym roku, tak? No to jest okazja zdobyć 3 punkty. Tak, tak, ale generalnie Marcin, wiesz, bo ciężko go wstawić do swojego składu, to po pierwsze. W sensie, po drugie, ciężko kogoś posadzić na ławę, no bo ja dzisiaj, bo jak nam ustawiłem sobie kartę 3-4-3, okej, okay, i ten Edward, ale przeważnie wszyscy mają 3-5-2, gdzie ta piątka pomocników to jest, są raczej tacy nie do ruszenia. Do tego jest Haaland i Alvarez nie do posadzenia, więc tutaj jest chyba największy zgryz. Jeżeli wymyślisz kogoś, kogo możesz posadzić na ławę, bo cię wkurza, bo nie wiem, bo od dawna nie przynosił punktów, tak jak ze Sterlingiem, nie wiem, cokolwiek, no to, to może jest to jakiś ruch, żeby to zrobić, jeżeli chcesz zachować, nie wiem, tego zawodnika jeszcze na następnego fixa dobrego, cokolwiek. No ale... No wiem. Wiesz, no weź teraz kogoś posadź. No, wiesz, problem jest, że masz 10 pomocników na 5 miejsc, a co dopiero jeszcze raz któregoś chętnie posadzić tak na ławę. No ale ja cię trochę cię nie poznaję. Gdzie jest to Rock FM, kurczę, które... No, kurwa, jak wyjdę z WordProsem na C... sobotę. No dobra, no to, no to wiesz. Zmienię zdanie. I żeby nikogo nie kusiło, nie oddać opaski Haalandowi. Przypomnij mi, Haaland, no, ojej, 31 ale właśnie o tym mówię, że ja chcę to zrobić. No. Wszystkie z pola karnego. To będzie jak z Mitrowiczem wtedy. 15 setek, bramka co 25 minut. Gdyby Morisa do niego porównać, nie wiem, czy ma to sens. Trzy to stworzone setki, z czego 2 to są pole rzuty karne, 4 oddane strzały celne, z czego 2 to są karne. Jedyne, no nie, kiedy ostatni no raz byłem to przemawia. Jedyne, kiedy byłem zaskoczony ostatni raz z Haalandem, to była fota z szatni, kiedy przyszedł do nich koszyka z Senegalu, który był o niego wyższy o, kurwa, metr, miałem wrażenie. I Haaland wyglądał, jakby grał Hobbita. I mówię, okej, okay, to tutaj jest coś dziwnego, w ogóle coś tutaj się stało teraz, takiego, co mój mózg nie jest w stanie przyjąć i wydaje mu się, że jest w ogóle w innym świecie. To to była jedyna dziwna rzecz, jaką widziałem ostatnio z Haalandem. Poza tym, wiadomo, że jest najlepszym wyborem na C, ale czasami zrobisz jakąś taką rzecz, która no, nie do końca się musi, wiesz, spinać, no. Czasami. Mój kolega robi ruch taki, którego nie polecam, ale... Kolegi czy tego ruchu? Kolegi czy ruchu. Ruchu nie polecam, mianowicie zakłada sobie konto spasanie na tą kolejkę i potraja go może z podwójnej kolejki, bo on mówi, że on musi zagrać kapitanem Morrisem. No rozumiem, rozumiem. To takie udawane trochę. To niech sobie Frigita zagra. Po co mi to powiedzieć? No, skład? Weźmy, Frigita. Że jesteśmy chyba nawet razem w jakiejś płatnej lidze, więc... Ach, rozumiem, rozumiem. Szkoda mu. Oczywiście. Troszkę. Znaczy tak, no wiadomo, to już skończmy może o tych napastnikach, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że DCL był z bramką, w ogóle Tarkowski był z bramką i z asystą u wielkiego jakomuś poradziłem Sondajsza. Posadzić Tarkowskiego na ławce. Marcinie, ja się spodziewam. Koledze Konradowi poradziłem, posadź Mitomę i graj Diazem, bo przecież Mitoma prawdopodobnie rozpocznie na ławce. Konrad mnie posłuchał. Konradowi się urodziło dziecko, on nie ma głowy teraz do FPL, a ty mu takie tutaj rzeczy dajesz. Pięknie. Pięknie po prostu. Marcin, jaka to jest laurka dla tego podcastu? Ja nie wiem. Ale przepraszam, czy ja się pomyliłem? Mi to ma zaczął na ławce. Ach, racja. Potem, ja, tak, dokładnie. Dlatego też się zdziwiłem, kiedy nagle zaczął zdobywać bramki. Bo też myślałem, mówię, o dobra, tak. Mitoma na ławie w ogóle... Minutę po wejściu. Perfekt, tak. Idealnie. Tak samo wiesz, no Tarkowski jakby nie patrzeć, czy z tego konta nie miał, prawda? Tak, o, szklanka do połowy pewną. To mi się podoba takie myślenie i takie podejście fakty. Do życia. Fakty, twarde fakty. Trzymajmy się ich. Moglibyśmy wygrać wybory, gdybyśmy poszli z takimi twardymi faktami. Czarno na białym, same fakty. Marcin, DCL, powiem tak, Solanke 2 gole w 3 meczach, Darwin 2 gole w 3 meczach. I... Wydaje mi się, że w jakimś momencie wyląduje z Darwinem w składzie, z Solanki raczej nie, ale Darwin no, powoli robi się tym napastnikiem, którego Liverpool potrzebował, fiksy się zmienią,
Zobaczymy, jak to się będzie wszystko układać. No, będzie jakiś moment, gdzie po prostu zrobi się potrzebny po prostu. Tak, ja tylko powiem, że kolejka 9 to jest dla Wisienek Wilki u siebie i potem Barney u siebie, a dla Liverpoolu Everton u siebie i Nottingham Forest u siebie, a dla Aston Villa West Ham u siebie, Luton u siebie. I to będzie test 3 napastników, którzy w tej kolejce dali gole. Jest szansa na to, że generalnie są dobrymi napastnikami, pokazuje to XG. No Darwinowi oddajmy to, że był w ten poprzedni sezon miał kiepski, no ale teraz już powoli dochodzi do siebie. Dużo zmian w Liverpoolu. To ta kolejka 9 i 10 to już będzie Haaland, Alvarez i ktoś trzeci. Właśnie i ktoś nie trzeci. Ukrywam, że cieszę się, że już dzika karta za mną, ponieważ obawiam się, że gdybym ją układał podczas następnej przerwy reprezentacyjnej, to właśnie bym się bardzo mocno zastanawiał, kto trzeci. A tak już się nie muszę zastanawiać. Tak, tak, pozastanawiamy się oczywiście w odcinku, który będzie przed kolejką 9. Myślę, że to będzie bardzo fajny odcinek. Z góry zapraszamy do wysłuchania tego odcinka, który będzie w przyszłości. To na pewno. Dwie rzeczy. Po pierwsze, to zapomniałem powiedzieć, że link do kawek działa, bo oczywiście się zepsuł i wszystkie osoby, które miały ochotę nam postawić kawkę wirtualną, a nie mogły tego zrobić z tytułu tego, że link przestał działać, to już teraz mogą, więc zapraszamy. Link jest w komentarzu, w opisie filmu, także można teraz sobie spokojnie kliknąć i wirtualną kawkę za naszą kuchnię. My jesteśmy niesamowicie wdzięczni za tę formę wsparcia. Bardzo nas to motywuje. Tak. Miło, że ktoś równie tam w końcu mocno napisał, jak zielone strzałki. Tak, już dziękowałem koledze. Tak, bardzo, bardzo ja dziękuję też. Okazało się, że muszę wypełnić adres, bo przestało działać nagle, nie wiadomo czemu, ale takie są zasady. Marcinie, o kapitanie, no to do dzisiaj będzie dłużej, bo wyobraź sobie, że jak byłem we Wrocławiu, to okazało się, że to jest jedno z niewielu miejsc w Polsce, czy możliwe też, że na świecie, gdzie wybór kapitana ma znaczenie, gdyż tam w tym pubie Wembley za każdą bramkę dostajesz szota. Jeżeli twój kapitan zdobędzie bramkę, to dostajesz szota. Miły właściciel powiedział mi, że trochę się przeliczyli i kiedyś przy pełnej sali Haaland chyba strzelił 3. Ustawili 300 szotów. Naprawdę fajny pub, polecam serdecznie, jak będziesz. Ja mam go na co... Będę, bo miałem jechać już teraz, ale przez pewne problemy ze zdrowiem nie mogę, ale za miesiąc w październiku koniecznie się wybierz taką kolejkę. Jeśli kapitan będzie pewny, tak? Dobrze, to przemyślę. Tak. Znaczy, być może we Wrocławiu jest to problem, natomiast w każdym innym mieście mamy Haalanda z Wilkami i jest o czym jeszcze gadać? No, jest podwójna kolejka. Okej. Okay. No dobra, ty będziesz na stadionie Młotów, więc rozumiem, że wtedy możesz czuć się zobowiązany, żeby oddać opaskę. Nie zobowiązany, tylko... Kogo to masz? Warda Proza masz, więc jedną tak. Mógłbyś oddać opaskę. Kibicuję temu ruchowi oczywiście. Moja R również kibicuje. Powodzenia. Mhm. Rozumiem. Może się uda. Tam już widzę, że zacierasz ręce po prostu... Lepiej tu zobaczę, czy to nie, zrobię. Nie, no może zobaczę, się udać, a się Łukasz, zobaczę, no, czy ja to... bym zaryzykował na twoim miejscu. Wiesz, no, czy... Byłem na kilku meczach... To, że się meczach... z Mitrowiczem nie udało, to jeszcze nic nie oznacza przecież. No dokładnie, ale wiesz, byłem już na kilku meczach Premier League i za każdym razem, kiedy tam jadę i mam kapitana na boisku, gdzie oglądam mecz, to mam z tego frajdę i to jest... Większa frajda niż po prostu cokolwiek tutaj związanego z FPL-em. Dla mnie to jest taka, wiesz, wisieneczka na torcie. Akurat padło na Młoty. No, zobaczymy. No, słuchaj, czy ja oddaję mu opaskę tradycja. Tradycja to jest... O, tradycja to dąb, który 1000 lat rósł w górę.
pamiętasz, Misia? To kurwa, no, dalej nie pamiętam, znam, no. Jak ten cytat szedł. W każdym razie to jest tam ojców mowa, to jest nasza historia. No Łukaszu, no kurwa, będziesz na meczu i nie oddasz opaski. A będę ja wracał i będzie ja mi ta Halandem, melodia w głowie tam. Ja z tym Halandem będę siedział taki nudny i jak wyjdzie, jak wyjdzie, bo ja pamiętam, że jak dałem Mitro, to Haland wtedy nie wyszedł, niestety, dowiedzieliście się wcześniej. Haland będzie miał teraz aresta w Kukuryku, więc wydaje mi się, że na temu to wyjdzie. No właśnie, ale, no jestem zgryz. Zobaczymy, czy się rozumiem, jak myślisz faktycznie przy tych 15 setkach, z których wykorzystał chyba tylko 4 czy 5, to nie jest ten Haland z poprzedniego sezonu. Ja bym poszedł w tego Warda Prowse'a. Tak, zastanowię się nad tym. Na dzisiaj jest zawodnik West Hamu. Zobaczę, jak będzie, czy to faktycznie zrobię, czy też nie, bo zabawa zabawą, ale wiesz, OR... Nasza skromna rywalizacja z kilkoma kolegami. Trochę tą taki, wiesz, taki fan czysty, delikatnie tradycja, zabija, prawda? Tradycja. Wiesz, tak, jednak musisz tam trzymać się jakiegoś kanonu, bo co potem powiesz, że miałeś OR 3 miliony, bo kurwa, wiesz, siedziałeś na stadionie i co? No, to jest, akurat to jest dobre wytłumaczenie, a nie, że miałeś chujowy sezon. Więc nie polecam żadnych takich ruchów, które dają nie Halanda na C. Raczej to jest niewskazane. Tak mi się wydaje. Zdroworozsądkowo, a czy zdroworozsądek wygrał mnie w sobotę, to się sam przekonam, bo jeszcze nie wiem. Możliwe, że zdroworozsądek będzie lekko przytłumiony i się to wydarzy. I też takim akcentem kapitańskim, znaczy nie przeszliśmy do końca tutaj naszej rozmowy. Zgodnie z tradycją powinny być teraz polecajki. Krótkie tym razem, bo minął tydzień od ostatniej rozmowy. Słowem wspólnym moich polecajek jest zakończenie, mianowicie cokolwiek oglądałem, to byłem rozczarowany końcówką, co mnie ostatnio bardzo irytuje. Znajomy polecał mi film, który właśnie wylądował na Disneyu. To jest horror science fiction Nie ocali cię nikt. Więc wiesz jaki ja jestem, jak słyszę taką nazwę Nie ocali cię nikt i jak słyszę horror science fiction, no to myślę sobie, że to trzeba obejrzeć. A założenie tego filmu jest takie, że jest panna w dużym domu i złem jest kosmita. Mały, szary, zielony ludzik. I to są pewne lęki, które we mnie się triggerują i w ludziach mojego pokolenia, bo nie wiem, czy byłeś tym, który oglądał z Archiwum X w dawnych czasach. Oczywiście, że tak. I tam właśnie były małe, szare ludki, które straszyły. I one gdzieś tam w podświadomości nadal straszą i są takim czymś strasznym, więc ta panna przed tym ufolutkiem ucieka. To jest ciekawy eksperyment jako film. Tam nie ma żadnych dialogów. W zasadzie w trakcie całego filmu wypowiedziano 5, może 8 słów. Aha. Film gra dźwiękiem, klimatem i faktycznie przez pierwsze 60 minut jest bardzo fajnie. Natomiast później producent i reżyser odpinają wrotki i już jest inaczej. Aczkolwiek widziałem, że recenzje tego filmu są bardzo skrajne, więc jeżeli ktoś szuka horroru, który można obejrzeć z drugą połówką, bo to nie jest jakiś film gore, który by tak, wiesz, brzydził. Mhm. To jest film, który robi takie straszenie, więc to jest zawsze film, który można obejrzeć z kimś. I który nie przyjmuje się za bardzo logiką, to może bawić się dobrze. Jednocześnie obejrzałem w weekend inny film, który również ma problem z zakończeniem, bo co jakiś czas próbuję sobie przypomnieć, dlaczego ja płacę za Netflixa i coś na tym Netflixie odpalam. Padło na 9 Wrota Polańskiego, których nie widziałem od czasów liceum, czyli od bardzo dawna. Czasami lubię wrócić do starego filmu, gdzie ludzie, aby zadzwonić, muszą zamówić rozmowę w hotelu na przykład, czy coś w tym stylu. To jest bardzo dobry film, przy którym Polański i wszyscy aktorzy podobno bawili się świetnie. Johnny Depp tam błyszczy. Natomiast przypomniało mi się, że tak jak 20 lat temu, czy nawet więcej, wkurzała mnie końcówka
Tak, teraz też to zakończenie jest takie, kurczę, kontrowersyjne, aczkolwiek tutaj można się bawić w różne interpretacje. Jeżeli ktoś nie widział Ja chyba nie Dziwionych widziałem tego Wrót filmu. Polańskiego, to wydaje mi się, że Chyba. będzie się bardzo dobrze bawić. Tam jest bardzo ciekawe środowisko, bo to bohaterem jest Johnny Depp, który gra bibliofila, gościa, który handluje starymi księgami. Ja lubię lubię taki zwrot, że niektórych książek się nie powinno po prostu otwierać. I tam jest, to jest o wyznawcach szatana, o książkach pisanych przez szatana, o przeklętych rycinach. No, jestem pewien, że bawili się świetnie i w zasadzie ten film się ogląda dobrze. Samo zakończenie może nie jest fatalne, ale okej, okay, no nie chcę spoilerować. Może docenisz, może stwierdzisz, że jednak jest warte interpretacji. I by zakończyć temat polecajek, na tym samym Netflixie odpaliłem rzecz, która mnie już interesowała wcześniej, mianowicie Netflix wrzucił 60-minutowy dokument o Bogdanie Smoleniu. Nie wiem, czy kojarzysz Oczywiście, Bogdana że tak. Smolenia. No bo to jest nazwisko, którego ludzie młodsi raczej nie kojarzą. Natomiast kiedy ja byłem gówniarzem i później trochę starszy, Bogdan Smoleń, Kabaret Tej, duet z Laskowikiem, no tego się słuchało, z tego się śmiało. Natomiast nie ukrywam, że nigdy nie byłem, mimo tego, że na przykład Smolej miał w Poznaniu sklep zoologiczny, w którym byłem parę razy, nigdy nie byłem świadomy tego, jak tragiczne było jego życie, jakich złych wyborów dokonał, jak go zniszczyła kariera i alkohol. I jeżeli ktoś takie dokumenty sobie ceni i chce zobaczyć, jak się ta nazywa kariera... ten film? Bogdan Smoleń po prostu. Po prostu masz człowieka, który nie udźwignął kariery, nie udźwignął pieniędzy i którego to życie nie rozpieszczało. I dla mnie to był cenny dokument, ponieważ otworzył mi oczy na pewne rzeczy, których ja nie widziałem, będąc dzieciakiem lub kimś młodym. Na przykład teraz dopiero widzę, jak Smolenia poniekąd wykorzystywał Laskowik, jak wykorzystywał posturę, jego wzrost, pochodzenie, czyli to, że pochodził z Krakowa. Pewne rzeczy teraz widzę wyraźnie i wręcz Laskowik, który w tym filmie ma dużo do powiedzenia, jawi mi się jako osoba troszkę dwulicowa, który nie dość, że go wykorzystał, to nawet jeszcze teraz, po latach, nie powie tego. Powie, że to nie była jego wina. Ciekawy dokument, uważam, że 60 minut warto poświęcić. Bardzo fajne są oczywiście no, filmy stare z tego dokumentu. No, wiadomo, że jak ja widzę Poznań z tamtych czasów, no to serduszko bije mocniej, tak? A Poznań w przeciwieństwie do tego, co jest teraz, był ładny, wręcz śliczny. Nie był po prostu kurwa dziurą i placem budowy od paru lat. No jakim właśnie. Jest teraz? Podobno jest placem budowy. Cały czas non-stop. A kiedy to się kończy? Nie wiem, jak się coś kończy, to się rozpoczyna nowa To tak jak w Warszawie, kurwa, wszystkie ulice są rozkopane, wszystkie, kurwa. Właśnie nie wiem, czy tak jak w Warszawie, bo u nas jest tragedia. I słuchaj, jeszcze jedna polecajka, no. Bo tu sobie notowałem, że na Sky Showtime trafia film Tar. Z Cate Blanchett, to była jedna z nominacji do Oscara. Film bardzo ciężki. Jeżeli ktoś jest kinomanem, który szuka filmów ambitnych, który ceni aktorstwo i trudny temat, wydaje mi się, że sobie to doceni. Środowisko dyrygentów, postać grana przez Cate Blanchett jest totalnie królową lodu, antypatyczna, surowa. Nie film dla każdego, ale jeżeli ktoś szuka wyzwań, to warto to sobie obejrzeć. Ciekawe, bo widziałem go na jakichś zajawkach i troszkę o nim zapomniałem o tym filmie. Ja tutaj widzę, że daj mu szansę. Tych nominacji tam się. No nic nie wygrał, ale nominacje były. Och, okej. Okay. To co, ja Marcinie obejrzałem dwa albo trzy odcinki Sąsiadów z Sąsiedztwa sezonu trzeciego i chyba trzyma poziom cały czas. Mi się wydaje, że warto. Sąsiedzi z sąsiedztwa? Morderstwo. Zabójstwo po sąsiedzku na Disneyu. Trzeci sezon leci, ten z Barbarą Streisand teraz, tak? Czekaj, to nie jest Barbara Streisand. Kto tam gra z celebrytów? Ktoś tam gra z celebrytów. No ja nie wypowiadam się, bo jeszcze nie widziałem żadnego odcinka, a to się już zakończyło, bo jeżeli się zakończyło, no to będę miał pretekst, żeby faktycznie odpalić. Zbrodnie po sąsiedzku to się nazywa, to po pierwsze. Only Murders in the Building. Tyle tak, po pamiętam. Jest to. Więc czekam, aż będzie cały sezon, faktycznie usiądę do tego, ale jutro za to ma premierę jedyny wielki, olbrzymi, gargantuiczny dodatek do gry Cyberpunk 2077 z Idrisem Elbą w roli głównej.
I tak sobie ustawiałem wizytę u lekarza, którą mam jutro, żeby mieć dzień wolny i jak wrócę umęczony, to żeby sobie pograć i wrócić do świata. Z Idrisem Elbą powiedziałeś? Tak, Elba. Idris Elba, gwiazdą tego dodatku. Uwielbiam aktora, naprawdę jestem psychofanem. Grę też uwielbiam, więc oczekuję rzeczy wielkich. Tak wielkich, że zacznę od nowa po raz trzeci. Ciekawe, ciekawe. Oj tak. Życzę ci udanej gry, Marcinie. Ależ bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że grasz to Red Dead Redemption cały czas i tam łupiesz. Słuchaj. To powiedz, że grasz, proszę, powiedz. Grałem trochę, ale... Nie, uważaj na słowa. Dosyć uważnie każde słowo. Ale... Nie masz czasu. To mogę zrozumieć. Jest taka historia, porażony wielkością tego świata. Mam tutaj... Też, tak, dokładnie. Wielkość tego świata i jazda na koniu powoduje, że czasami, kiedy widzę przed sobą podróż z punktu A do punktu B na tym koniu... Ale później będzie szybka podróż. To mi się nie chce. Któreś mógł się przenosić. Proszę Państwa, i tyle na dzisiaj. Ale kupiłem sobie Cyberpunka. O, no dobra. Jest no to poli i... Jest nadzieja. I mam nadzieję, że tam... złapię troszkę vibe'u takiego, wiesz, który mnie pojara. No okej, okay, no to gra jest wyśmienita, zobaczymy. Może to ci niestety na PS4 zasłyszałem, że nie jest zbyt dobrym pomysłem, ale no co zrobić. Tak, niestety nawet ten dodatek z Idrisem album na PS4 nie działa, tylko działa na PS5. No właśnie, więc ja sobie tutaj skromnie na PS4 zagram w tego Cyberpunka. Może wróć po prostu na Prerię, wiesz, to jest naprawdę bardzo dobry gra, to Red Dead Redemption. Tak jak Morris, no daj mu szansę. Nie, chyba życie jest za krótkie. Chyba życie jest za krótkie. Nie, to jest akurat prawda, tak, życie jest za krótkie. A kiedy już je zrozumiesz, to się po prostu kończy. Tak, smutne. Smutne to jest, ale prawdziwe. Myślę, że nasza godzinna i 15-minutowa rozmowa już powinna dobiec końca, Marcinie. Też jest już późno. Tak, trzeba już odpocząć, bo w sumie cały weekend przed nami. No i jeszcze cały tydzień, zanim ten weekend się rozpocznie. Tak, tydzień. Wiesz, że jestem chyba troszeczkę za bardzo zmęczony tym weekendem poza domem. Po prostu, także dziękuję ci, Marcinie, za tą rozmowę. Ja dziękuję tobie oczywiście. Dziękuję naszym słuchaczom, którzy przez godzinę i 15-16 minut tutaj słuchali naszej rozmowy. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. Również bardzo dziękuję za czas, który nam poświęciliście i za wszystkie dobre słowa, które co jakiś czas do nas padają. To jest naprawdę fantastyczna rzecz słyszeć, że jesteśmy, że nas słuchacie po prostu. Tak. To jest dobre i ciepłe. Budujące i człowiek ma ochotę w poniedziałek czy wtorek z czerwoną albo z zieloną szałką podejść do mikrofonu i coś siebie dać do tego świata FPL-owego. I tyle, Marcinie. Pozdrawiam cię, pozdrawiam naszych słuchaczy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.